Kilka dni temu, to znaczy w piątek, odbyła się w Warszawie wielka manifestacja, około 75 tysięcy ludzi według skromnej oceny. Manifestacja ta nazywana była Marszem Niepodległości i odbywała się pod hasłem Polska bastionem Europy. Pod nazwą Europa w tym wypadku większość ludzi w Polsce rozumie cywilizację i kulturę europejską, a więc cywilizację i kulturę wyrosłą na bazie chrześcijaństwa i poszanowania naturalnego prawa człowieka do życia, wolności i własności. Stąd wciąż nasilające się teraz setki ataki, znaczy masowe ataki różnych sił na wartości chrześcijańskie i masowy w ostatnich latach napływ do Europy Zachodniej i Południowej, przybyszów z krajów muzułmańskich i cywilizacyjnie obcych, a często i wrogich chrześcijanom, polskie społeczeństwo w olbrzymiej większości katolickie odczuwa jako poważne zagrożenie dla swej tożsamości narodowej i bytu. W historii Polski najazdy barbarzyńców ze wschodu lub muzułmańskich Tatarów i Turków z południowego wschodu odpierane były zbrojnie przez Polaków i ich bliskich sprzymierzeńców Litwinów. Dzięki temu Rzeczpospolita Obojga Narodów, polskiego i litewskiego, nieraz postrzegana była jako wschodni bastion Europy. Stąd obecne hasło Polska bastionem Europy jest przypomnieniem i nawiązaniem do tej historycznej roli obu krajów. Oczywiście nie tylko Polska z Litwą broniły siebie, a pośrednio Europy przed najeźdźcami ze wschodu i południa. Czyniły to Węgry, Mołdawia i narody Półwyspu Bałkańskiego, które broniły się przed najazdami tureckimi, ale często bezskutecznie. I większość z nich dostała się pod tureckie panowanie na setki lat. Obecne zagrożenia dla całej Europy, poczynając od krajów Międzymorza, czyli tych położonych w trójkącie między Bałtykiem, Morzem Czarnym, Adriatykiem, są poważniejsze, bo nie tylko zewnętrzne, militarne ze strony agresywnej Rosji, reprezentującej cywilizację bizantyjską, a potencjalnie ze strony niektórych państw muzułmańskich, takich nawet jak Iran czy Turcja, ale i wewnętrzne, polegające na stopniowym, choć czasem nieświadomym, odcinaniu się narodów europejskich od własnych korzeni kulturowych. Jak się możemy przed tymi niebezpieczeństwami obronić w krajach Międzymorza? Przekonany jestem, że można tego dokonać, stawszy się silnymi ideowo, duchowo i materialnie i pozostając wiernymi tradycyjnym wartościom cywilizacji europejskiej, stosując się do nich w praktyce oraz opierając się na rozwoju sojuszu w krajach Międzymorza. Poczynając od tych, gdzie wartości te wydają się jeszcze być powszechnie bardziej cenione. Do tych krajów w pierwszym rzędzie zaliczyć można Polskę, Litwę, Słowację, Węgry, Słowenię. A żeby stać się silnymi materialnie, kraje te muszą stać się gospodarczo silne. Ich gospodarki narodowe winny się dynamicznie rozwijać i prosperować. W jaki sposób taki rozwój i dobrobyt osiągać? Przede wszystkim poprzez usunięcie barier i ograniczeń dla swobodnej działalności gospodarczej obywateli i poprzez poszanowanie i ochronę własności prywatnej każdego człowieka przez państwo i współobywateli. W tej dziedzinie występują niestety olbrzymie braki spowodowane niedawno głównie dziesiątkami lat indoktrynacji marksistowskiej przez reżimy komunistyczne narzucone krajom Międzymorza przez Związek Sowiecki. Pozostawiła ona po sobie spuściznę w postaci socjalistycznej i roszczeniowej mentalności większej części społeczeństwa w tych krajach, co z kolei w systemie demokratycznym prowadzi do etatystycznej polityki władz i do rozbudowy biurokracji państwowej.
W takim stanie rzeczy i w zgodzie z doktryną machristowską o zwalczaniu własności prywatnej, a nawet jej konieczności likwidacji tejże, zasada poszanowania cudzej własności jest powszechnie łamana. Czyli, mówiąc prostym językiem, kradzież jest powszednim zjawiskiem. Ludzie przestali je zauważać, zwłaszcza, że kradzież ta występuje w różnych zabalowanych formach, takich jak zabieranie nadmiernym opodatkowaniem przez państwo pieniędzy jednym grupom obywateli na rzecz innych grup, udzielanie licencji i innych przywilejów jednym obywatelom kosztem pozostałych, tworzenie ustaw gwałcących prawo podaży i popytu kosztem producentów albo konsumentów usług czy dóbr. Rozbudowywanie korupcjogennej biurokracji pasożytującej na ludności, zaciąganie pożyczek państwowych bez uprzedniej wiedzy lub zgody obywateli, którzy wraz ze swym potomstwem i rodzinami pożyczki te będą musieli spłacać, powodowanie inflacji przez drukowanie i wprowadzanie w obieg pieniędzy nie mających pokrycia w przyroście bogactwa narodowego i tak dalej, i tak dalej. Bez polityki zaprzestania przez ustawodawców nadużywania prawa do dalszego ograniczenia własności i wolności obywateli i bez co najmniej stopniowego likwidowania zaistniałych praw i przepisów niezgodnych z zasadą ochrony własności i wolności ludzi przez państwo, nie ma co oczekiwać szybkiego rozwoju gospodarczego jakiegokolwiek kraju. Oczywiście wprowadzanie w życie polityki naprawczej gospodarki, poprzednio przez dziesiątki lat poddawanym destruktywnym działaniom socjalistycznych eksperymentów, społeczeństwa, w którym wykształciła się z tego powodu mentalność roszczeniowa, jest bardzo trudne i wymaga światłych elit i mężów stanu. Potencjalną olbrzymią pomocą w tworzeniu bogactwa narodowego i siły państwa może być duchowieństwo i działacze religijni. Na ogół są oni jednak dotąd nieufnie nastawieni do wolności działalności gospodarczej, gdyż niestety często kojarzą je sobie z wolnością do wyzyskiwania słabych przez silnych i ubogich przez bogatych. Dlatego przy próbach uzyskiwania pomocy elit religijnych na rzecz rozwoju gospodarczego należy moim zdaniem podkreślać zasadnicze znaczenie ochrony własności prywatnej i potępiać złodziejstwo w każdej formie, jako niegodne katolika i chrześcijanina. Lepiej unikać argumentów o korzyściach i zaletach wolności gospodarczej, a nawet unikać dyskusji o wolności, a odwoływać się do zła kradzieży, której nie tylko popełniania zabrania dekalog przykazaniem siódmym, ale i przykazaniem dziesiątym zabrania nawet samej myśli jej popełniania. Warto przy tym zwrócić uwagę, jaką tym samym wysoką rangę dekalog nadaje instytucji własności. A nic nie mówi o wolności. W dekalogu nie ma nic o wolności, tylko jest mowa o własności prywatnej w postaci właśnie zakazu kradzieży. To jest bardzo ciekawe. Stąd na podstawie tylko dekalogu dla chrześcijanina poszanowanie cudzej własności winno być ważniejsze od poszanowania cudzej wolności, chyba że się on powoła na fakt, że wolność człowieka jest jego naturalną własnością, wynikającą z prawa naturalnego. Poważnym argumentem dla zjednywania sobie katolików i chrześcijan na rzecz rozwoju gospodarczego winno być też wskazywanie na fakt, że praktycznie głównym źródłem wszystkich poważnych problemów i kryzysów gospodarczych powodujących bezrobocie i ubożenie ludzi jest kradzież w różnych jej formach dokonywane przez państwo i jego urzędników na obywatelach. Aczkolwiek w każdym z krajów Międzymorza obejmujące kraje Grupy Wyszehradzkiej opisane zjawiska występują, ale występują one w różnym zakresie i nieco różnych postaciach ograniczania wolności działalności gospodarczej, która jest niezbędna dla rozwoju dobrobytu. Niniejsza konferencja ma zadanie zainicjowanie przeprowadzenia swego rodzaju inwentaryzacji stanu i potencjału rozwojowego tych krajów jako pierwszego kroku w
kierunku ich wolnorynkowej współpracy i stworzenia w ramach Unii Europejskiej grupy państw wiernych cywilizacji europejskiej wyrosłej na bazie chrześcijaństwa i kierującej się w swej polityce gospodarczej chrześcijańską myślą ekonomiczną opartą na odrzucenie legalizowania jakichkolwiek form kradzieży i na nietolerowaniu korupcji. Dziękuję Państwu.